Hej, tutaj Kosper z Osaka. Już nie mieszkam w Polsce jakieś 7 dni i trochę zapominam język, więc przepraszam. Nie no, żartuję. Chodźmy zjeść, idziemy dzisiaj na curry. Za posiłek zapłaciłem 580 jen, czyli to jest mniej więcej 17 zł. A wydaje mi się, że porcja jest naprawdę spora. Ogólnie dzisiaj trochę bez planu, dlatego że miałem biegać po urzędach i robić te mało fajne i ciekawe rzeczy. Ale okazało się, że jest święto. Święto pomocy starszym i przez to bardzo dużo rzeczy jest po prostu dzisiaj zamkniętych. Dlatego idziemy do świątyni, zobaczyć całkiem spoko świątynię. Tak mi się wydaje, ona tak wygląda na zdjęciach przynajmniej. A potem widziałem, że niedaleko Osaki jest trasa właśnie taka górska, gdzie jest wodospad. I może też tam się wybierzemy, jeszcze sam nie wiem. Plusem założenia czarnej koszulki, gdzie jest 35 stopni, jest to, że nie widać jak się poce. Minusem jest to, że się poce. Okej, jestem już na miejscu i faktycznie jest to inna świątynia niż zazwyczaj można zobaczyć w Japonii. Zobaczcie sami. Zaliczoną. Była spoko, naprawdę mi się podobała. A teraz jedziemy troszkę za Osakę i będziemy się wspinać. Znaczy wspinać to chyba dużo powiedziane, to jest bardziej taka góreczka. Zobaczymy sami, sam nie wiem. Jesteśmy gdzieś na końcu świata, albo przynajmniej na końcu Osaki i za chwilę zaczynamy naszą wspinaczkę. Woda kupiona, lemon woda, bo trochę też trzeba słodkiego. To w ogóle chyba nawet tak, nie ma w ogóle kalorii, więc to jest pewnie takie, wiecie, lekko smakowe. Miałem dwie przesiadki i przez to zachciało mi się grać w grę o pociągach, którą poprzednim razem jak byłem w Japonii tak długo szukałem, żeby kupić i pewnie to dzisiaj zrobię. A tymczasem wchodźmy na górę. Włożyłem sobie wodę do tylnej kieszeni i tak mi fajnie mrozi poślad, że po prostu... Ale też nie o tym. Włączyłem nagrywanie, dlatego że chciałem się pochwalić, że tutaj można spotkać małpy. Więc Patec, mam nadzieję, że jakąś małpkę dla ciebie nagram. Tylko co chwilę patrzę, czy jest jakieś zejście do wody, bo mam tak na wycieczkach, że jak gdzieś jestem i dopóki nie dotknę, to jakby nie uważam, że zaliczyłem. Jakkolwiek to źle w tym momencie cię zabrzmiało. Wiecie, o co chodzi, żeby dotknąć wody, nie wiem, piasku, drzewa, skały, poczuć tą więź, nie? Podobno 300 metrów do wodospadu. Powiem wam szczerze, że poziom trudności jest naprawdę słaby. Myślę, że moja babcia, która miała miesiąc temu udar, to dzisiaj by dała radę, nie? No i jesteśmy, moi drodzy, wodospad Mino. Tada! Ale najlepiej było tak zamoczyć nogi, zamknąć oczy, wsłuchać się w ten wodospad i próbować sobie go wyobrazić tak, jak przed chwilą się go widziało. Ja kocham takie rzeczy. No i co? No i wracamy chyba powoli do hotelu, albo przynajmniej gdzieś w tamte rejony, bo tak naprawdę mam około 50 minut podróży, znowu z dwiema przesiadkami, więc lecę.
I moi drodzy, jeszcze zatrzymałem się w Umeda, czyli w City Center, takim najprawdziwszym City Center z wysokimi biurowcami, budynkami, wiecie, wow, zobaczcie sami. Mega w ogóle ciekawe miejsce. Pod centrum handlowym była cała przestrzeń, gdzie było dużo różnych barów i różnych właśnie street foodów. Ja akurat mam ochotę na okonomiyaki, którego tam nie znalazłem, więc wyszedłem i szukam dalej. A ogólnie w tej okolicy, dwa dni temu miałem swoją pierwszą randkę z Japonką po przyjeździe tutaj właśnie i dostałem bransoletkę. Koniec końców niczego nie znalazłem do jedzenia, co mi odpowiadało. Może jestem wybredny dzisiaj, albo może jestem już zmęczony, ale przez to, że tyle dzisiaj zrobiłem kroków i kilometrów, to robię sobie dzień dziecka i kupię sobie ramen z paczki i będę oglądał anime i jadł zupę i jeszcze piwko się napiję. O Jezu. 10 tysięcy kroków dziennie. Check. Piwko. Check. Ale tylko jedno, bo szkoda kalorii. Zupka z paczki. Check. Anime. Check. Oglądam akurat Dark Gathering. No i co, moi drodzy? To chyba tyle, bo potem lecę się uczyć, więc nara!